studiu Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Polskie Stronnictwo Ludowe, oczywiście prezydent, podpisał wczoraj rozporządzenie w sprawie zorganizowania 6 września referendum. No i co zrobi Polskie Stronnictwo Ludowe w tych dwóch sprawach zasadniczych, czyli JOW-ów i finansowanie? Troszkę byliśmy zasmuceni tymi takimi pośpiesznymi działaniami pana prezydenta, szczególnie na drugi dzień po pierwszej turze wyborów. Jeśli chodzi o kwestię JOW-ów, oczywiście mówimy tej inicjatywie nie, dlatego że ona podzieli polską scenę polityczną na dwa, być może jeszcze bardziej rywalizujące sobie ze sobą obozy niż do tej pory, a ta rywalizacja Polsce szkodzi. Trzeba szukać sposobów na porozumienie. Natomiast co do pozostałych dwóch elementów, no to myślę, że trzeci trzon, interpretacja na rzecz obywatela de facto, no tak naprawdę. To jest bezdyskusyjne. Bezdyskusyjne, ale wydaje się, że to już dzisiaj ma miejsce i w kodeksie, i w konstytucji, więc nie zawsze jest stosowane przez sądy, to prawda, ale to jest nadrzędne prawo konstytucyjne obywatela. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie partii politycznych, od wielu lat radzimy sobie bez pieniędzy budżetowych, bo wszystkie oddajemy z powrotem do budżetu, więc jeśli będzie taka wola, to oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosuje prawdopodobnie za tą wersją. Czyli jeden raz nie, dwa razy tak, jeden PSL raz nie, mówi, dwa razy, tak? Dwa razy tak, raczej. Będziemy jeszcze o tym oczywiście dyskutowali w sobotę na Radzie Naczelnej, ale ja bym się ku tej wersji skłaniał. Niech członkowie partii politycznych biorą odpowiedzialność za swoje środowiska i także za finansowanie tych partii. No właśnie, ta Rada Naczelna sobotnia budzi bardzo wiele emocji. Opinie skrajne mówią, że Janusz Piechociński przestanie być prezesem. No to są właśnie, jak pani zwróciła uwagę, to są opinie skrajne, opinie, które gdzieś są lansowane na zewnątrz. Od ostatniego kongresu, a więc już ponad dwa lata, nie ma Rady Naczelnej, na której czy przed którą nie podnoszone byłyby te problemy zupełnie niepotrzebnie, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe jako partia środka raczej powinna skupiać się na prezentowaniu swojego programu, swoich rozwiązań, swoich koncepcji, tego także stabilizującego statusu, jaki ma dziś w dzisiejszym świecie politycznym. Natomiast co jakiś czas któryś z polityków z bardziej gorącą głową wrzuca temat wyboru lidera, jakby to miało mieć... Znaczy, no głównie Waldemar Pawlak wrzuca ten temat. No tym razem temę. Tak, ale był taki okres czasu, kiedy Waldemar Pawlak gdzieś tam się wyciszył i tego tematu nie podnosił i też on był wnoszony, więc widać wyraźnie, że gdzieś mamy grupę nierozważnych polityków, którzy proponują skierować opinię publiczną w stronę gier personalnych, a nie w stronę ważnych kwestii programowych. A przed chwilą żeśmy rozmawiali, że jednak po długich dyskusjach wewnątrz koalicji, później także w parlamencie, no wczoraj podkomisja przyjęła ochronie ważne ziemi. Rozwiązanie to o ochronie ziemi. Tak, podkomisja, no miejmy nadzieję, że na razie. No, podkomisja czekała, także Prawo i Sprawiedliwość na pewnym etapie prac podkomisji próbowało blokować te prace legislacyjne ze względu na brak stanowiska rządu, choć do poselskich projektów to stanowisko nie jest konieczne. W końcu jest to stanowisko rządu i w tej chwili te prace trwają, więc mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu uda się przyjąć tę ustawę. Jest jeszcze drugi bardzo istotny problem, na który oczekujemy, że też w konsensusie i z koalicją, i z opozycją uda się przyjąć rozwiązania w zakresie szkód łowieckich. Jednak trzeba utworzyć fundusz odszkodowawczy, ale jednocześnie trzeba określić stan populacji tej dzikiej zwierzyny, żeby nie było takiej sytuacji, że tworzymy fundusz, który będzie rozrastał się do granic nieokreślonych, a z drugiej strony tej zwierzyny będzie przybywało tylko dlatego, że koła łowieckie nad swoimi obwodami nie panują. Więc te rzeczy są w nowej ustawie, w nowym projekcie i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i ministerialnym. Tylko czasu na uchwalenie coraz mniej. Jeśli będzie decyzja i wola ze strony posłów, to z pewnością mogą to uchwalić. Natomiast no, jest ten duży problem, gdzie rzeczywiście, jak często mówi się po cichu, największą partią w Sejmie jest partia myśliwych, więc tutaj też, ale muszą sobie zdawać sprawę, że granice, bym powiedział, cierpliwości rolników i w zeszłym roku, i w tym roku już zostały przekroczone i muszą
także ci myśliwi wziąć odpowiedzialność za obwody łowieckie, bo inaczej będą te obwody im wypowiadane. Mówiliśmy, panie ministrze, o tych spekulacjach personalnych, ale one też nie wynikają z niczego. One wynikają z nieudanych wyborów prezydenckich, nie ma co ukrywać, ze słabych notowań PSL-u, no i w związku z tym także z prób szukania różnych możliwości, nie wiem, poprawy wizerunku, przekonania wsi, że jednak to nie Prawo i Sprawiedliwość głównie dba o interesy rolników. Panie redaktor, nieudane wybory prezydenckie to jest kolejny trzeci wynik poniżej 2%, więc to nie jest nic nowego. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach samorządowych pokazało, że nie jest partią tylko i wyłącznie rolników i środowiska rolniczego, choć w tym środowisku zdecydowanie żeśmy wygrali, ale jesteśmy także partią środowisk, jak mówimy, miejscowych, lokalnych, tam gdzie miast, miasteczek. Także środowisk związanych z pracą, z małymi i średnimi przedsiębiorcami. I tu było wyraźnie widać przypływ tego elektoratu, więc miejmy nadzieję, że prezentując program, że także poświęcając temu programowi sobotnią Radę Naczelną, zwrócimy ponownie uwagę na to, że jesteśmy partią środka rozsądku, która ma dobre rozwiązania także w zakresie chociażby pracy, to co proponuje. Myśli pan, że dzisiaj ktoś czeka na rozsądne rozwiązania? Dzisiaj pani czeka redaktor, się na dobre hasła. Nie, pani redaktor, ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście chwilowo można porwać, chwilowo można omamić i rzeczywiście wygrać wybory, ale już dziś słyszymy jak wielu swoich zapowiedzi wycofuje się prezydent Duda. Już dziś ponownie sąd przysłał orzeczenie do Prawa i Sprawiedliwości, żeby przeprosił za kłamstwo wyborcze sprzed roku, a więc w trakcie wyborów do Europarlamentu w sprawie wysokości środków na wspólną politykę rolną. Już dziś apeluję, żeby PiS dalej nie grał kwestią związaną chociażby z prywatyzacją lasów, bo tej prywatyzacji nikt nie chce, a wtedy, kiedy konstytucję można było zmienić, to zabrakło 3 głosów, właśnie głosów PiSu, bo cały klub w dyscyplinie głosował przeciwko tej zmianie, więc można próbować i to od czasu do czasu niektórym środowiskom politycznym udaje się zakłamywać rzeczywistość, ale później powraca normalne, realne życie i trzeba rozwiązywać realne problemy. I wtedy to zderzenie wydaje się być bardzo brutalne. Przed chwilą pani cytowała pana europosła Czarneckiego, który tak szczodrze i chętnie zawsze wypowiadał się na temat polityki zagranicznej i naszych relacji z Ukrainą, a na proste pytanie, jak wzmocnić polską pozycję w negocjacjach z mówi, że trzeba działać w ramach Unii Europejskiej. Nie potrafi dać własnej recepty, tylko mówi to, co mówili wcześniej wszyscy. Ja wielokrotnie także w tym studiu mówiłem, całe szczęście, że Sikorskiemu udało się ciężar odpowiedzialności za Ukrainę przenieść w stronę Francji, Niemiec, dlatego, że te państwa gwarantowały przy rozbrojeniu nuklearnym Ukrainy jej integralność, jej nienaruszalność terytorialną, a potem jakby o tym zapomniały. Był moment, kiedy cały ciężar obrony Ukrainy i prezentacji interesów proeuropejskich Ukrainy wzięła na siebie Polska, co było także negatywnie postrzegane przez wiele państw zachodnich. Dziś to cała Unia Europejska odpowiada za relacje Rosja-Unia. Polska jest ważnym państwem Unii Europejskiej, 6. państwem, ale przyznajmy się, nie najważniejszym. Skoro wspomniał pan marszałka Sikorskiego, no trwają również spekulacje na temat marszałka Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zgłosić Józefa Zycha. No i chyba Józef Zych chciałby być marszałkiem Sejmu. I tu znów pokazuje hipokryzję. Z jaką Prawo i Sprawiedliwość uprawia politykę. Przecież w końcu mają swoich kandydatów. Niech zaproponują, po co sięgają po kandydatów z innych środowisk politycznych. Po to, żeby jątrzyć, po to, żeby kłócić, po to, żeby destabilizować. Oczywiście Józef Zych jest niekwestionowanym autorytetem w Sejmie od wielu lat i wtedy, kiedy były trudne momenty w ważnych sprawach, potrafił nawet najbardziej wzburzoną salę sejmową wyjść na mównicę i uspokoić, wyłagodzić tony. Ma ogromny szacunek, ale też trzeba sobie zdawać realie z sytuacji, w jakiej jesteśmy. Mamy do wyborów 4 miesiące. Za 2 miesiące już niecałe będzie zaprzysiężony prezydent Duda, który z pewnością też będzie wnosił kolejne nowe projekty.
I Sejm nie może stać się na 2 miesiące przed wyborami parlamentarnymi areną licytacji populistycznych propozycji, których później, niezależnie od tego, która strona by nie wygrała, nie da się zrealizować. Więc polityka to także odpowiedzialność. Ale z tego, co pan mówi, to nie wynika. Czy bylibyście za Zychem, czy nie? Panie redaktor, z pewnością będziemy o tym rozmawiali na Radzie Naczelnej. Właśnie czyli nie jest rzecz przesądzona, że poprzecie Kidawę Błońską? Temu jest poświęcona Rada Naczelna i będziemy o tym rozmawiali. Z pewnością ten temat także będzie podnoszony. Natomiast ważniejsze będą kwestie programowe, więc myślę, że na programowych skupimy się. No nie, wie pan, niepoparcie osoby wytypowanej właśnie, przez panie redaktor, panią premier i wysunięcie własnej kandydatury na marszałka Sejmu, no to jest realny powód do zerwania koalicji, powiedzmy pani, sobie. Panie redaktor, właśnie to jest znów ten nasz polski sposób uprawiania polityki, że ważniejsza jest persona niż sprawa. Więc ja już o sprawie powiedziałem, że są trudne 4 miesiące, szczególnie 2 po zaprzysiężeniu prezydenta Dudy. Natomiast to, że Prawo i Sprawiedliwość chce destabilizować pracę Sejmu, to pan widać mówi w kontekście ich, Prawa i Sprawiedliwości. To jest ich pomysł. To jest na razie ich pomysł. Owszem, wspomniał o tym wcześniej prezes Piechociński, ale także prezes Piechociński uczestniczył w spotkaniu koalicyjnym w mijającym tygodniu i wiem, że na tym spotkaniu jakieś decyzje zostały podjęte. Ja byłem w tym czasie w Brukseli, więc nie chcę tego spotkania i ustaleń komentować. I wiem, że porozumienie w tej kwestii koalicyjne jest, więc nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli jakieś problemy. A jeżeli Józef Zych się zgodzi, bo podobno bardzo chce? Poczekajmy. Najpierw Rada Naczelna, później zgłoszenie, a później dyskusja w parlamencie.